odcinku z cyklu W pracowni u mistrza chcielibyśmy Państwu zaprezentować pracownię szewską, a może bardziej zakład szewski, bo jak Państwo pamiętacie, ekspozycja nasza prezentuje mini warsztaty rzemieślnicze z narzędziami i wyrobami. Więc między innymi prezentujemy szewstwo. Szewstwo prezentujemy jakby w dwóch częściach. Pierwsza część to jest rękodzieło szewskie, czyli będą małe warsztaty szewskie z narzędziami i wyrobami, czyli buty, które były szyte ręcznie. A druga część to już jest historia naszej krośnieńskiej fabryki obuwia sportowego FAMOS. Może zaczniemy od rękodzielników szewskich. Mamy tutaj eksponaty, które właśnie były używane w zakładach szewskich, ale jak chcielibyśmy, nie chcemy zaprezentować Państwu wszystkich eksponatów, to po te ciekawostki, bo jak się umówiliśmy wcześniej, prezentujemy tylko kilka eksponatów z danego zawodu, żeby Państwa po prostu zachęcić do zwiedzania naszego muzeum. Pokażę Państwu może najpierw stołek szewski. Stołek szewski, Państwo pewno wiecie, nazywa się zydel. To jest stołek, który ma trzy nóżki. Tutaj widać, że jest mocno wyżłobiony. Zresztą słowo zydel wpisane jest w naszym języku codziennym i starsi do tej pory mówią: nie siadaj na zydlu, albo usiądź sobie tutaj wygodnie, nie będziesz siedział przecież na zydlu. Zresztą jeszcze jedno takie wyrażenie przychodzi mi do głowy, jak szewski poniedziałek, ale oczywiście dowiecie się Państwo szczegółów, jak przyjdziecie do naszego muzeum. A póki co proszę zobaczyć na te butki. Te buty bardzo eleganckie i bardzo drogie po II wojnie światowej nazywają się kapce. Buty skórzano-filcowe. Słyszałam taką opowieść, że panie z naszego regionu jeździły specjalnie po filc do Nowego Targu, żeby przywieźć tutaj do Krosna czy do naszego regionu krośnieńskiego i uszyć z tego filcu i ze skóry kapce. Proszę zobaczyć, te kapce są szyte, podeszwa jest szyta, klejona z warstw skóry i kołkowana. Obcas tak samo jest klejony i przybijany gwoździkami, czyli nasuwa się stwierdzenie, że to jest rzemieślnicza, solidna robota. Nie ma mowy, że w tym bucie coś się oderwie, coś się odklei. To są po prostu buty na lata. Kolejnymi butkami, na które chcę zwrócić Państwa uwagę, to są te piękne czerwone kozaczki z bardzo mięciutkiej skórki wykonane, tak jak na rękawiczki, uszyte przez krośnieńskiego szewca, pana Andrzeja, dla jego córki. Córka szewca miała bardzo szczupłą łydkę, więc wszystkie buty, które były dostępne w sklepach obuwniczych, były po prostu na nią za duże, za luźne. Bo musicie Państwo wiedzieć, że te buty zostały uszyte w czasach, kiedy normalnie wszyscy już kupowaliśmy buty w sklepach, a do szewca chodziło się tylko i wyłącznie naprawiać buty. Więc te buty służyły dziewczynie kilka lat, ale później noga jej troszkę przytyła, więc już nie dała rady ubrać tego butka, więc pan szewc co zrobił? Przeciął i włożył, czy zamontował takie fajne sznurowanie. Więc oryginalne buty były do wsuwania, a później po kilku latach przerobione. No mógł sobie na to pozwolić, bo był szewcem. Zwrócić uwagę, to są oficerki. Oficerki damskie i oficerki męskie. One oczywiście są z prawidłami, po to, żeby cholewka się nie zaginała, żeby ładnie się tutaj wszystko układało, żeby się po prostu nie niszczyły. Po to pokazuję te oficerki, żeby zaprezentować kolejny eksponat, mianowicie piesek do ściągania butów. Właśnie oficerki, które ściśle przylegają do łydki, było bardzo trudno zdjąć. Przy pomocy takiego pieska było to o wiele łatwiejsze. W każdym dworze dawniej właśnie
wyposażeniu każdego dworu były pieski do ściągania butów. Jedną nogą po prostu przytrzymywało się pieska, a drugą nogą zahaczało o ten otwór tutaj w kształcie V. Popularnością wśród naszych zwiedzających cieszy się kolekcja butów z krośnieńskiego Fabosu. Fabryka obuwia sportowego Fabos Krosno powstała w 1940 roku. Została założona przez Stefana Lisieckiego, właściciela sklepu obuwniczego. Fabryka bardzo szybko się rozrosła i w latach 70. buty z krośnieńskiego Fabosu znane były już na całym świecie. Pomijam fakt, że w 1972 roku znany skoczek narciarski Wojciech Fortuna w naszych butach z Krosna zdobył złoto olimpijskie na olimpiadzie w Sapporo. Mamy tutaj całą kolekcję butów. Fabryka nie istnieje od 1995 roku, ale udało się nam pozyskać z wzorcowni fabryki właśnie takie ciekawostki. I kilka z nich chciałabym Państwu pokazać. Na przykład takie butki, to jak się Państwo domyślacie, to są buty pantofle piłkarskie, a kolekcja, z której pochodzą, nazywa się Kadra Super. To w takich butach z Krosna orły Kazimierza Górskiego zdobywały gole dla naszej reprezentacji. Kolejne butki, na które zwrócimy uwagę, to są buty dla himalaistów. W 1980 roku dwaj polscy himalaiści, panowie Wielicki i Cichy, w takich butach z Krosna zdobywali Mount Everest w porze zimowej. To było pierwsze wejście Polaków właśnie zimą na najwyższą górę świata. W Fabosie robiono buty nie tylko dla sportowców, ale na przykład też dla hutników. To są duże, ciężkie, solidne trzewiki dla hutników, które miały za zadanie chronić stopę przed oparzeniem. Któż z nas nie pamięta butów zimowych zwanych kozicami? Muszę Państwu się przyznać, że też miałam w dzieciństwie takie kozice. Były koloru czarnego i strasznie ich nie lubiłam, ale no, to już taka dawna historia. Takie buty były na przykład używane przez aktorów słynnego filmu polskiego Seksmisja, tylko tamte buty były koloru srebrnego. Tak przynajmniej twierdzą byli pracownicy krośnieńskiej fabryki. Taką ciekawostką jest fakt, że w krośnieńskim Fabosie zrobiono buty dla Fidela Castro. Tylko były to buty o dosyć, dosyć wysokim rozmiarze. Buty o dosyć wysokim rozmiarze 47. Więc później jak robiono takie buty w krośnieńskim Fabosie, które miały wysoką rozmiarówkę, to nazywano je wśród pracowników buty jak dla Castro. Krośnieński Fabos oprócz butów słynął również z produkcji piłek. Piłek do piłki nożnej i do siatki. Dlatego też często Krosno zwane było zagłębiem butów i